Proszę Państwa, witam serdecznie i wznawiam 56. sesję Rady Gminy. Przypominam, że jesteśmy w trakcie obrad tej sesji. Została ogłoszona w zeszły poniedziałek przerwa. Jesteśmy, proszę Państwa, Rady w 12. punkcie obrad, który jest poświęcony zaproponowanym przez Pana Wójta zmianą w uchwale budżetowej. Przypominam, że sesja została przerwana na wniosek radnych i była wydelegowana prośba do Pana Wójta o przygotowanie informacji związanej z załącznikiem inwestycyjnym, a mianowicie ulicami, które kryją się pod zapisem modernizacja dróg gminnych i kwotą, która jest proponowana na tym dziale. Chciałam oczywiście, przepraszam, bo nie przywitałam, witam Państwa wszystkich na tej drugiej części sesji. Witam również wójta i pracowników urzędu, witam sołtysów, witam mieszkańców. Proszę Państwa, sesja jest nagrywana, więc wszystkich tych, którzy nas widzą. Proszę Państwa, na sali również, bo się zgłosili do mnie, są mieszkańcy ulicy 11 listopada, którzy złożyli wniosek do Rady w sprawie rozwiązań drogowych w ich obszarze. Także mam nadzieję, że ten temat, jeżeli oni są obecni, to jakoś tutaj przy apropos budżecie wybrzmi. Więc chciałam zwrócić się do Państwa, do Pana Wójta z pytaniem o te kwestie związane z drogami, z tym wyjaśnieniem po prostu, które... Tak, dobrze. To może zanim radni otrzymają wszystkie załączniki, to może zechciałby Pan zabrać głos, czy ktoś w Pana imieniu wskazany i rozświetlić nam, co ten załącznik zawiera. Proszę Państwa, ten załącznik zawiera ofertę, kosztorys inwestorski na wszystkie odcinki i ofertę złożoną przez firmę, która zgodnie z przepisami została wyłoniona z przetargu, a więc z wolnej ręki chce te prace wykonać. Warunek jest taki, że jeżeli zlecamy z wolnej ręki, nie może być zmieniony ani zakres, ani termin wykonania tego zadania. Jak wygląda powiele? Mam takie pytanie tych dróg na fundusz sołecki, które są z funduszu sołeckiego ujęte w załączniku fundusz sołecki, a które są ponad to zadania. Tym, który tutaj jest przedstawiony. Tak, które to są drogi funduszu sołeckiego, a które to są poza funduszowe. A ja wiem, że z tego co sobie przypominam, że takie pytania padały, prawda? Ile jest dróg, a które, które są nowymi zadaniami? To Fundusz Sołecki, to Państwo Sołtysi są obecni, Rady Sołeckie w głosowaniach to zostało ujęte, więc to jest wszystko w załączniku budżetowym, prawda? Nie, ja mam ten załącznik tutaj, tylko które tu. Thank you.
A które z tych dróg są w obrębie wyborczym pana Jana Karkowiaka? Które ulice są tutaj ujęte z tego obrębu wyborczego? Które to ulice są? Tak, czy to są, bo się może za chwilę okazać, że są w Funduszu Sołeckiego ulice i ulice tego obrębu, jednego radnego. Pan ma orientację? Proszę głosić do mikrofonu. Które ulice na wykazie są z pana obrębu? Jedna ulica Rejmonta. Tylko jedna? A dolna grupka nowa? To czyje to? Czyj to obręb wyborczy? To pani Jani, nie wie pan, jaki mam pan obręb wyborczy? Ale to jest moja sprawa, czy ja wiem, czy nie. Nie, to ja nie wiem, tylko pytam się po prostu niezłośliwie. Pan jest radny z tamtej obszaru i chcę wiedzieć, czy... to jest selekcja i ja mam... Nie, przepraszam, ja jeszcze panu nie udzielam głosu. Chciałam się dowiedzieć, czy na tym wykładzie, czy na tym wykazie, proszę państwa, proszę do wszystkich radnych się zwracam i do ludzi obecnych, to do sołtysu. Czy są ulice inne niż... Funduszu Sołeckiego, o których zadecydowali ludzie, prawda, i Fundusz Sołecki jest załącznikiem. Czy są tylko ulice ujęte z obrębu jednego radnego? Nie. Jaka jest ulica? Jest miejsce Koszmaryno. Tak, o które zabiegała, to ja pamiętam bardzo dobrze. Na którą mamy kilka lat korespondencji. Z naszego okręgu to jest tylko ten jeden odcinek. A inni radni? Słupica też jest? Z Funduszu Sołeckiego. Bo to z Funduszu Sołeckiego są inne też. To państwo tu są tysi obecni, to wiemy, że z tego co ja tu widzę... Pierwsze pięć jest z Funduszu Sołeckiego. A dalsze, pani Anetko? No dalsze są na wniosek mieszkańców. No Rejmonta... Rejmonta to dana sprawa. To ale zapraszam do Rejmonta. Wspólnej chyba też było. No były pisma. A dlaczego nie jest uwzględniony wniosek 11 listopada? Był taki wniosek, była komisja się zajmowała i tak dalej. Z 11 listopada wniosek związany z organizacją ruchu. Że tak. Dlaczego nie ma tego zadania? Jeżeli są wnioski innych mieszkańców. 11 listopada to były drogi. Drogi, rozwiązanie to drogowe, takie zwalniające drogi i tak dalej. Nie, skoro państwo uwzględniacie wszystkie wnioski, które wpłynęły, nie, ale nie jesteśmy w stanie ocenić wszystkich wniosków. Tych wniosków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czy ktoś chce zabrać głos? Teraz nie, proszę bardzo, pani Renata. Proszę włączyć antenę pana. Dziękuję. Ja chciałam zapytać może panią kierownik w związku z tym, że tutaj pani przewodnicząca zwróciła uwagę na sytuację, że akurat pojawiają się pewne ulice z okręgu jednego radnych, a ludzie czekają w całej gminie na inwestycje, składają wnioski. Wnioski wiadomo powinny być przepracowane przez komisję. To po pierwsze, jakie kryteria doboru zdecydowały, że akurat te ulice i zapytam też przewodniczących komisji, czy były w ogóle pod obradą komisji, czy one tak trafiły do budżetu znienacka, a co z tymi wnioskami, które po prostu mieszkańcy składają od lat, trafiają na komisję i my o tym nic nie wiemy, mało tego, to nie ma światła dziennego w projektach uchwał. Także jakby pani mogła tylko odnieść się do tego. To są drogi, które mają już wszystkie media. Jest kanalizacja, jest wodociąg. Główna została zrobiona tysiąclecia. To są krótkie jakieś odcinki, a tych pieniędzy wiadomo, że jest niewiele. Jest...
No, nas jest to zasadne. Wnioski jeszcze, przepraszam, czy są jakieś kryteria kwalifikowania wniosków do budżetu? I czy komisje, przynajmniej dwie komisje programowe, a mianowicie komisja, którą prowadzi radny Piaseczny, i komisja budżetowa zajmowały się tymi wnioskami, tak jak to ma miejsce przy pracy nad projektem budżetu? Kto o tym decyduje, że na przykład ulice z jednego obrębu się znajdują, a z innych obrębów, jak są wnioski, chociażby przykład tego wniosku, o którym powiedziałam, tego nie ma. Jakiego wniosku nie ma? Tych progów? No tych progów chociażby. No tak generalnie my odbiegamy od progów na terenie gminy. Jest to uciążliwe przy później utrzymaniu tej drogi, nawet przy odśnieżaniu. Sprawdzamy zasady. Ale to jest też pogląd subiektywny. Jeżeli ludzie chcą, to zabiegają i proszą, a na innych ulicach takie rozwiązania się stosuje, to nie można poglądu subiektywnego stosować jako normy, prawda? Bo jeżeli by była norma stosowana wszędzie, że odchodzimy... Ale progi Wiedeń są na ulicy Drogusza, z tego co kojarzę. Jeden bodajże na ulicy Drogusza. Pomijam akurat ten wniosek. A wniosków jest mnóstwo z ulicy Aleksandra. No to właśnie, tym bardziej, jeżeli jest dużo wniosków, to proszę powiedzieć o kryteriach kwalifikowania do realizacji. No są jakieś kryteria, bardzo proszę Panie Wójcie. No może są kryteria, proszę Państwa, my nie wiemy. Ja opowiem Pani pasek tak, żeby wiedzieć, jakie są inwestycje, jeszcze trzeba po prostu tym interesować. Ja pozwolę sobie przeczytać, Szanowni Państwo, z tej kadencji. Jakie zostały wykonane odcinki dróg? Cudnów 360 metrów bieżących, Cudnów 340. Panie Wójcie, przepraszam, z całym szacunkiem dla Pana, ale my nie o to pytamy. Ale pytamy o to, jakie na tym załączniku zastosował Pan kryteria doboru ulic do budżetu. Nie pytamy Pana, bo za chwilę, proszę Pana, będzie Pan robił sprawozdanie. To, co, o czym ja mówiłam, jeszcze co Pan jak gdyby tutaj mnie troszkę krytykował, prawda? Musi Pan zrobić taką informację, bo za chwilę wynika to z przepisu i my będziemy wiedzieli, jakie jest zaawansowanie budżetu, więc to nie jest wiedza tajemna. Chcemy znać kryteria i wiedzieć, czy komisja do tego uprawniona Rady Gminy Problemowa, która zajmuje się drogami, wszystkie wnioski, które do mnie jako do przewodniczącej trafiają, mają dekretację, to można sprawdzić na dwie komisje. Komisję Pana Piasecznego i komisję budżetową. Raz prowadził Pan Kain, teraz prowadzi Radny Rzeszowski. Nie tylko chodzi o to, Pani Przewodnicząca, jeśli mogę, że skoro w tej chwili próbujemy się z tego wąskiego wycinka sprawdzać, ile dróg jest u Pana Radnego, czy u każdego innego, to proszę Panią, ten wykaz pokazuje, że na przykład u Pani Kasi Baran, Radnej, przepraszam, Katarzyny Baran, zostało wykonane 200 km. Przepraszam jeszcze raz, Panie Wójcie, Fundusz Sołecki. Przepraszam, nie możemy robić chaosu, bo jesteśmy słyszani i ludzie muszą rozumieć, o czym my rozmawiamy. My nie pytamy o podsumowanie kadencji, które Pan podejrzewam zrobi, jak Pan obiecywał. Natomiast mamy rozeznanie jako radni z poszczególnych okręgów, co zostało u nas wykonane i co nie zostało wykonane. My pytamy i co z Funduszu Sołeckiego, o co pytaliśmy i co z budżetu wprost, prawda? Bo przecież to jest element budżetu, ale tam decyduje zgodnie z zasadami społeczność lokalna. My pytamy o kryteria, jakie Pan zastosował, kwalifikując ulicę do tych zmian, do tej puli, którą Pan proponuje, 450 tysięcy. Po pierwsze, stan tych dróg. Czyli pierwsze kryterium stan dróg. I to jest w zasadzie pierwsze i takie, można powiedzieć, jedyne kryterium, tak? Dobrze. Czyli mamy jedyne kryterium stan dróg. To ja teraz mam pytanie, czy komisje zajmowały się wnioskami generalnie, bo ja rozumiem, że dużo tych wniosków wpływa i trzeba zrobić jakby według tego kryterium stan nawierzchni jakąś klasyfikację, bo budżet nie jest, ograniczony, mamy ograniczoną możliwość. Czy komisja kwalifikowała, opiniowała drogi, które znalazły się tutaj w projekcie do...